Dobrze nas słychać, no to super. W takim razie zaczynamy. Ja tylko malutkie wyjaśnienie. Nie ma dzisiaj ze mną Torola, bo nie tak dawno mi napisał, że niestety go być nie może. Ja już właściwie odpuściłam tego live'a, a tu proszę, Ola mi nagle napisała, że mi pomoże, także super. W takim razie zaczynamy. I jak widzicie, mamy tutaj Elinor. Nie wiem, czy wy tego moda znacie, większość z was pewnie nie. To jest mój ulubiony mod. No, pierwszy filmik. Tak, pierwszy filmik był z tym modem, od tego moda zaczynałam. Jak widzicie, taka dziewczynka z różowymi włosami, słodka. Zobaczcie, co ona potrafi. Może całować ptaszki. I może całować króliki. I w ogóle jest przesłodka na samym początku, ale gdy jej sanity spadnie, jak możecie zauważyć, sanity jej cały czas spada. Nawet teraz w ciągu dnia. Właśnie muszę jej szybko jakiś wianek ogarnąć. Podobno mnie trochę słabo słychać. Ciebie trochę słabo, to poczekajcie. Słyszę. Spróbujemy cię podgłosić. A teraz mów coś. Czy no, oni Halo, halo? będą mieli za chwilkę. No, bo opóźnienie. Dokładnie, ale no, podgłosiłam cię. Aha, no i no Ola, tak wiecie, teraz mi pomogła, ona nie ogarnia moderatora, także macie być grzeczni, bo banów nie będzie, także wiecie. Po co mówisz, żebyś nas straszyły? W sumie, dobra, to ja jeszcze szybko. Tego nie było. Tak, to wytnę. To się wytnie. No, na live niestety wyciąć się nie da, wszystko tutaj widać. Tak. Także no bardzo się cieszę, że Ola mi pomoże. Być może Torol zdąży gdzieś tam wrócić, no miejmy nadzieję. A jak nie, no to live będzie krócej, Damy radę. no bo cóż. No chyba, że później ktoś będzie chętny mi pomagać, no to. Ale miejmy nadzieję, że Ola będzie mogła być z nami jak najdłużej. Tak właściwie to Ola jest moim widzem, z którą piszę gdzieś tam poza kanałem, która ogląda wszystkie moje filmy, a dzisiaj pierwszy raz ją słyszę, tak w ogóle, słuchajcie. Nigdy się nie słyszałyśmy, jakoś zawsze pisałyśmy, także tym bardziej się cieszę. No ja też się bardzo cieszę. Ja też sobie już słyszałam na filmach. No ale ja ciebie nie słyszałam. No tak. Właśnie. Dobra, mamy wianek. No właśnie, no i teraz prosimy, żebyście mi pisali, że zaraz zginie, czy coś takiego. Tak, dokładnie. A szczególnie mam prośbę do Czesia. Czesia, Tak. O, pokażę wam króliki, zobaczcie. Widzicie? tak. O, Czesia teraz tutaj pisze, że o stówę się zakłada, że zginiesz. Czesiu, nic nie zginę. Ale nie, widzicie, ja wam powiem, że nią bardzo dawno nie grałam. Ostatni raz, jak zaczynałam, ona miała jakieś tam update'y. I widzę, że ten wianek nic nie pomaga, bo sanity dalej jej spada, niestety. Także ten wianek na niewiele się nam zdał. Ale okej, tutaj ona ma, zobaczcie, swoją taką dodatkową zakładkę. I tutaj może sobie zrobić itemki. Tutaj mamy leki, widzicie? Ona ma tutaj na starcie, ale tutaj możemy je sobie zrobić. Właśnie muszę jakieś ziarenka znaleźć, jakby co. To jest na uleczenie się, bo gdy jej spadnie sanity, to ona się przeistacza w takiego potwora. Zresztą zobaczycie. Tak, i wtedy może zrobić zupełnie inne itemki. Bo, tak jak widzicie, teraz tutaj jest ich kilka. Tak, tu jest takie mocno. Właśnie czerwone grzyby muszę zbierać, widzicie, zapomniałam. To jest świetna rzecz. Wspomnienie ślubne. Słuchajcie, to jest genialne. To jest taka książka, gdzie jak ona ją otworzy, to rozwala wszystko naokoło. Dosłownie wszystko. Cała jak Świetne. tam, no. Tak. O, tu ma bukiecik właśnie jeszcze jednego kwiatuszka, który działa jak bumerang. Zaraz wam pokażę. To jest mod w ogóle bardzo skomplikowany. Ma tutaj masę rzeczy i jest to rol. Ale to rol teraz poczeka, bo teraz będzie Ola, oczywiście. Także to rol będzie pisał tak. Trudno. Pisze, pisze, szybko pisze do mnie. Poczekajcie chwilkę, bo mi tu pisze. Jestem. Jest. Pyta się, czy jest live. Pewnie, że jest. Boże, ale miałem nerwy. Biedny Torol, słuchajcie.
Zestresował się, właśnie miałam wam ten bukiecie pokazać, ptaszka. A nie, widzicie, ona nie zabije ani ptaszków, ani nie zabije królików, bo to są jej przyjaciele, słuchajcie. Ona na przykład pająki czy coś, tak, ale te dobre istotki to ona ich nie zabije. No chyba, że się zmieni to tak, to wtedy wszystko zabije. Co mam zamiar wam też pokazać. Ona je wszystko. Także nie wiem, jak tam Olcze coś piszą, to czytaj, bo ja wiesz, ja będę gadać ciągle. Tak, czytam. Ale ty... Oj, Torol dzisiaj nie ma kanapeczek. Torol miał dzisiaj mieć coś innego. Ale nie wiem. A jest Torol na live? Tak, jest. No. Także widzicie, no. Ale na szczęście Ola mi pomogła, także... Także Torol musi poczekać. Dzisiaj Ola mi pomaga, tak. Muszę jej zrobić coś do jedzonka. To Sanity będzie cały czas spadać, także nie bójcie się, ona niedługo się przemieni. Także zobaczycie. Zrobimy sobie ognisko, bo muszę jej zrobić jakieś jedzonko. Dobra. A się tam ktoś coś się mnie pyta, czy coś, nie? No to czytaj. No. Rozumiem, że pewnie teraz wszyscy do Torola piszą. Ach, Torol, mi życzę powodzenia, dziękuję. I proszę bardzo, możecie zauważyć, że nasza Elinor świeci. Tak troszeczkę, ale nie za dużo. Ale... Czekajcie, świeci ona? Nie, ona nie świeci. Schizę miałam, słuchajcie. Nie pamiętam, bo mówię, ona w ogóle miała jakieś aktualizacje, a ja w nią grałam, no ile mam moje konto, z 5 miesięcy? Coś takiego? Nie wiem, ale jest do ciebie pytanie, skąd nazwa twojego niku? Wiecie co, no tutaj nie będę wam odpowiadać, bo ja o tym mówiłam w Q&A. Także ja zapraszam do Q&A, no bo bez sensu tutaj większość osób wie. W sumie fajnie by było, gdybyśmy bagna znaleźli. Tak, musimy znaleźć pająki. Ona tutaj może sobie zrobić, słuchajcie, sukieneczki. I jak zrobi taką białą... Tom. Wedding dress. To właśnie wtedy świeci, słuchajcie. Tutaj ma serduszko. Czekajcie, to. O, i teraz możecie zobaczyć. Te tutaj rzeczy na szaro, widzicie, one są nawet niewidoczne, co to jest. Te rzeczy dopiero są dostępne, jak ona straci sanity i zmieni się w tego potwora. Także wtedy będziecie mogli zobaczyć. W sumie tu na razie więcej. A Czesiu dalej zakłady, że zginiesz. Czesiu! Nie, w tym, na chwilkę tutaj zerknęłam, czytaj mi Olcie jak coś, w Simsach owszem jestem krawcową, tutaj krawcową nie będę, bo to jest tylko taki, wiecie, taki przywilej, że ona w ogóle lubi sukienki, dlatego ma te sukienki, ma różową, złotą, ale w ogóle tutaj te itemki jest bardzo ciężko nazbierać tak samemu, dlatego ja zrobiłam z niej taką krótką serię, także jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam do mnie na kanał. Włączyć sobie filmy od najstarszego. Także tam są moje pierwsze filmiki właśnie z nią. Nie, kwiatków nie będę zbierać. Widzicie, zawsze o tym zapominam, bo chcę, żeby się zmieniła, żebyście zobaczyli. Musimy znaleźć... O, świnki. Będą. Musimy znaleźć złoto. O! Patrzcie, skrzyżowanie. W którą stronę? A nie, to tak zakręca. No co to ma być? No zobaczcie, jaka ścieżka. O, mógł, no nie, no to idziemy w drugą stronę. No tak.
Mat tutaj oczywiście pisze. Nie wiem, czy to widać. No, teraz Macie, żebyś zginęła. Ja nie mam do was siły po prostu. Tutaj wszyscy są żądni krwi i wszyscy chcą, żebym zginęła. Ja nie wiem. Zamiast mi dobrze życzyć, to nie. Jest osoba, która się pyta, czy masz jakiś tatuaż. Nie, nie mam tatuaży i ja osobiście... O, Chester! Nie lubię tatuaży. Mhm. Znowu koniki. Kurczę, no muszę jakieś złoto znaleźć. Jak mnie znowu zabije ten koń. Jak wczoraj. To będzie niedobrze. Właśnie, ja muszę te kwiatki pozbierać. Na te wspomnienia ślubne i musimy znaleźć bagna. Tak, to też obniży sanity. Czasie pisze, żebyś zawalczyła z konikami, wtedy szybciej zginiesz. Nie. Z żadnymi konikami walczyć nie będę. Wiecie, tutaj nie będę robić Bóg w jakiego obozu i tak dalej, bo wiadomo, że to jest taka jednorazowa postać tylko na live'a. Więc nie będę go zabijać, bo te przykładnie nie są mi potrzebne. Odejdź! Odejdź! Patrzcie, no co za... Dobra. Okej, okay, na zbroję mam jakby co. No ale co mi z tego, jak nie mam złota? O, morsy, proszę. Ja do tych morsów już nie mam siły. Normalnie powiem wam, że masakra. Co to jest? Jest pytanie, czy grałeś w Simsy Online? Nie, nie grałam w Simsy Online. Czy grałaś nową postacią Motoko? Nie, nie grałam. To już się mi ktoś o to dzisiaj pytał. Nie grałam, ale właśnie dzisiaj... Karina napisała. Ktoś mi dzisiaj o tym pisał na Steamie. Właśnie, że jest taka postać, że jest bardzo fajna. Także naprawdę jest interesująca i muszę nią pograć. No tylko wiecie, ja nie mam kiety. Zielone grzyby. Czerwone grzyby muszę zbierać. To pająki. Ale tu gdzieś może będą grzyby? Czy nie? O, jest czerwony tylko. Co to za dźwięk był? Dziwny. O, nie, 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 nie. Do widzenia, do widzenia. Oj, będę miała zbroję z trawy. Rozumiem, że wszyscy dalej robią zakłady o to, kiedy zginę. No i radzą, żebyś na przykład, nie wiem, poszło sobie z pająkami i tak dalej. Aha, okej, okay, no. Czekajcie, aha, jeszcze jednego kwiatka, trzy zwykłe, te bagna byśmy jeszcze też musieli znaleźć. Karol oczywiście zaczyna o kanapkach. No tak. No i zginęły mi akurat grzyby, no. Czesio pisze, zrób sobie precyzator, zdobądź 4 ugotowane mięsa i 2 deski, a zrobić będziesz mogła mięsną kukłę, zrobić, która odbierze ci HP, ale co żyć. Na razie ja nie potrzebuję, bo już mamy 2 ołtarze. No. Aha, to jest ten nosorożec. 2 ołtarze, także spokojnie. Karina się pyta, jakiego giganta najbardziej lubisz? To odpowiadałam wczoraj, ale być może, mówię, nie wszyscy byli, także witam. Ja w ogóle was nie przywitałam chyba z tego wszystkiego, także witam wszystkich serdecznie i tych, co byli wczoraj i tych, co dzisiaj są pierwsze. O, zobaczcie, jak ona już wygląda, już się troszeczkę zmieniła. Także, tak jak mówiłam, o, i gonią nas takie, słuchajcie, jakby to powiedzieć, duchy, stwory. Jeszcze na razie do nas nie podchodzą, ale gdy to sanit nam spadnie jeszcze bardziej, to wtedy już będą nas gonić. Przecież ja mam Chestera. Dlaczego ja mu nic nie wsadzam? Leczy się w sensie... Niko. No to oczywiście znajdziecie, zaraz będą jakieś dziwne podteksty. Aha, tego giganta... tak jak mówiłam... najbardziej nie lubię muchosmoka. Najprostszy jest gęsiołość. Ale no z niego są beznadziejne itemki jak dla mnie, także w sumie chyba borsuko-niedźwiedź jest najlepszy. Według mnie. Jakie są twoje ulubione słodycze? Ja nie lubię słodyczy ogólnie, nie lubię czekolady.
No nie przepadam, tak jak mówiłam też w Q&A-u, u mnie czekolada może nawet pół roku leżeć. O, o, zmienia się, patrzcie. Czekajcie, nie mam nawet żadnej tej. No nie, nie. Zapomniałam, że to noc. Ja nie mam żadnej nawet broni. Zobaczcie, jak wygląda. No nie, i teraz te duchy już mnie będą gonić. Dobra. Wszystkie pająki się... Zginę! Zginę! Nie! Czesiu, cieszysz się? To dla ciebie. Zginęłam. O, ale zobaczcie, jak wygląda. Dlaczego nie mam w ogóle zdrowia? Co tu chodzi? No i już. Chyba, no. Co już? No, już patrzyłam, że stało się 2 HP, tak się znałam, że... Czemu na tego nie chcę podnieść? Nie działa mi spacja. Nie wiem, co się stanęło. I ona nie chce podnosić nic. Co się stało? No patrzcie, no nie podnosi. Ani tak, ani tak. Jak nie działa, to może wyjść i znowu wyjść. No wiecie co, chyba tak będę musiała zrobić. Także no poczekajcie, bo coś się popsuło. Nie wiem w ogóle. Ja wyłączyłam. Nie wierzę. Co się stało? Wyłączyłam całkowicie grę, co nie? Masakra. Jest pytanie od Kariny. Czy masz zamiar znowu iść do pracy? Jeśli tak, to co z kanałem? To znaczy, powiem tak, na razie jeszcze nie. Bo jeszcze jestem na macierzyńskim. Co prawda, mój mały już skończył rok i teoretycznie już mi się kończy, ale mam jeszcze urlopy i tak dalej, także od października dopiero mogę iść na wychowawczy. Także no, na razie jeszcze do pracy się nie wybieram. Ewentualnie na jakieś pół etatu, bo, ale to bardziej z tego względu, że mam trochę dosyć siedzenia w domu. Ale na razie jeszcze nie. Także myślę, że do końca roku na pewno nie, a później zobaczymy. To przy okazji. Macie czarny ekran, wiem. Wyłączę sobie. Pomyliłam przyciski, co nie? Zamiast zrobić escape i wyjść, to ja wyłączyłam w ogóle całego Don't Starve'a. Także teraz mogę was chwilkę poczytać. Wiecie co, jeszcze zobaczę tą Elinor do końca. Znaczy do końca, jeszcze raz spróbuję, a jeśli nie, no to może faktycznie zobaczymy tego Foresta, jeśli będziecie chcieli. A w ogóle, cześć Tomek, bo widzę, że jesteś. Mówisz, że to niedociągnięcia w modzie. Wiesz co, no być może. Ja już bardzo dawno w niego nie grałam, na samym początku tylko. To druga postać z wczorajszego głosowania, a ciekawe nie, dlaczego. Nie, to ma być. Dlaczego chcesz drugą postać z głosowania? Ja chcę do Forest. Bo tą drugą postacią była chyba... Flow chyba, mi się zdaje. Flow chyba była trzecia. Dobra, nieważne. Tak, Torol już zrobił kanapeczki, gotowy do oglądania. Tak, widzę, bo teraz chwilkę czytam, także... Tak strzelasz bez namysłu, dobra, dobra. To znaczy ja no, to przy... Torol pisze, że Wave był drugi. Wave był drugi? No, ale to tak no. Czy siak jest moc. No właśnie. Dobra. O, patrzcie, tu mnie cofnęło. Bo to był ostatni zapis. No to świetnie. Bardzo się cieszę z tego powodu. To czekajcie, gdzie to był ten Chester? To znaczy ja mam czarny ekran. Nie wiem, czy no, tylko jest... ja... Ale... Nie, bo to jest, wiecie, opóźnienie, nie? No. Prawie 30 sekund, także spokojnie.
Ja to przewidywałam tak, że godzinkę pogramy Elinor, a później Foresta, no nie? No, tak jak wczoraj mówiliśmy o tym. Nie, dobra, tutaj już byłam. Ale mam nadzieję, że widzieliście jej przemianę, tylko no nie widzieliście jeszcze tych wszystkich itemków, co ona zrobić. Bardzo bym chciała zrobić te wspomnienia, tylko że... to potrzeba, wiecie, koszmarne paliwo i w ogóle, także myślę, że wiecie, co zrobimy. Już pod koniec ja włączę sobie tego moda, gdzie odblokujemy budowanie i wtedy wam wszystko pokażę, żebyście wiedzieli, jak to dokładnie z nią wygląda. Może tak być? Także nie wiem, bo tam najwyżej Olca mi powie, czy może tak być, czy nie. Tak, patrzę. W tamtą stronę to chyba nic nie było. Pójdziemy w tą stronę chyba. A nie, bo tu gdzieś był Chester, czekajcie. Jeszcze wezmę sobie Chester. Chester oczywiście się znowu zakłada. Że? No, że dajesz to złoto, że znowu zginiesz. Ale tego w ogóle, czy się, a komu chcesz tę stówę dać? Co, jakby Tula nie zginęła? Właśnie. No, jestem ciekawa. Ja, no teraz oczywiście piszę o kanapeczkach. No tak. A, czasem pisze, że to spuwa da Torolowi na knateczki. Aha, spoko. Mariusz pisze, że może zrobisz całą serię na live. Pewnie z Elinor. Z Elinor? W sumie? No. W sumie to by było niegłupie, słuchajcie. Mogłabym zrobić. Ale to myślę, że może, nie wiem, już jakiś obóz bym ogarnęła, albo coś, żeby, wiecie, żeby was nie nudzić tym zbieraniem i tak dalej. Tutaj mówię, chwilkę tak pobiegamy. Głównie chciałam wam tą przemianę pokazać. I... Z bukietu nie dasz? Nie. I mówię, na koniec wam pokażę po prostu wszystkie te itemki. Co to znowu za dźwięk? Nie wiem, czy to od niej, czy to Sanity spada? Ciekawe. Albo wiecie co? Ja tak sobie teraz myślę, że Torol specjalnie mi napisał, wiecie, że go nie będzie i 10 powszedł, wiecie, żeby mieć takie, wiecie, wiecie, cały czas mówię tak, żeby mieć wielkie wejście, nie? Specjalnie. Wejście smoka. Tak, na pewno, już teraz go przejrzałam. Pewnie o to chodziło. A tu surprise. Widzisz, Torol, ja mam naprawdę fajnych widzów, którzy są gotowi mi pomóc. Kurczę, szukam tych bagien i... O, memry i świnka. I tutaj jakbym jej zrobiła ten amulet. Tu jest taki amulet. Mam nadzieję, że oni mnie tu nie zaatakują. O, czekajcie, bo zabili świnie. Wezmę sobie tylko mięso. A nie, gonią mnie, gonią mnie. To ja tutaj mogłabym je zmienić po prostu w takie dobre stworki. Gdybym użyła właśnie takiego amuletu jakby. On przemienia właśnie te złe potworki w dobre.
A tutaj na ciebie bukiet działa? Działa. Dlaczego ja dostałam? Boże, bo ja chyba muszę łapać ten bukiet. Zapomniałam o tym. Dobra, nie, idę stąd. Tak się właśnie pyta, co to jest ten bukiet. To jest bumerang. Ten bukiet, tak, to jest bumerang, który normalnie, no, działa jak bumerang, tak. I ona go robi z kwiatków. Nie, to jest zdecydowanie złe miejsce. W ogóle zaraz będzie noc. Także... Tym razem sobie zrobię ognisko. Okej. Okay. Trzeba by się trochę uleczyć chyba. Tylko, że to mi zabiera... Rob tutaj pisze, że to nie było zaplanowane, że się spóźnił. Dobra, dobra. Ja wiem, przecież żartuję. Wiem, jaki byłeś wściekły, także spokojnie. A ja już tutaj widzę, pisałam, że raczej live'a nie będzie, a tu widzisz. Ola mi zaoferowała pomoc. O, psiurek. O, już się zmienia. Zobaczcie, jak ona jest piękna, nie? Kurczę, dalej nie znalazłam złota, co nie? Aha. Poczekaj jeszcze, ja tylko muszę otworzyć drzwi, okej? Okay? To się wycisz może, nie? Dobra. Także jest i tak noc, także ja na chwilkę wejdę i was poczytam. Ja jadłam jedzenie, żeby się troszeczkę uleczyć, bo tutaj za bardzo nie mam teraz czym. Nie, Czesiu, czerwonego grzyba jeść nie będę. Dokładnie, Maciek, robię to dla życia. To jest postać Elinor. Moc ze Steama. Jestem. No. Witaj z powrotem. Och, zmieniła się. Jej. Nie wiem, czy to ona już może zrobić. Tak, i widzicie, teraz te zwykłe itemki, co miała tutaj, ma niedostępne. Za to może sobie zrobić te... Te tutaj. To jest taka maszyna jak Science Machine, tylko wygląda troszeczkę inaczej. Tak, tutaj ma takie w ogóle bronie różne, na łańcuchach, słuchajcie. Tutaj ma takie bomby, które może rzucać i na przykład świnie wybuchają, słuchajcie. Pistolety różne, cała masa tego jest, słuchajcie. Także jest naprawdę super. Bierz tego grzyba. No i nie zdążyłam. I widzicie, i to jest taka jakby druga osobowość. Jak możecie zauważyć napisy, to ona namawia jakby tą dobrą, wiecie, do zabijania. Tak to wygląda. Zobaczcie, jak wyglądają jagody. No nie, no tutaj to nie będzie tego. O, i zobaczcie, jak wyglądają... krzaki, to jest wszystko pozmieniane. A! Czekajcie, to chyba... Gdzie to jest? Reklama pewno, co? Na mnie, poczekaj. Lumer! Jeszcze ja mam kilof? O, już latają te duchy, zobaczcie. Nie mam. Boże, nie tu, widzicie? Myli mi się zakładka, bo ta pierwsza, ten, jest zawsze od... To na razie możesz zjeść. Już mnie będziesz gonił? Nie, chyba nie. Nie chcesz tego? To sobie zrobimy. Już będę musiała kończyć. O. No to nic, no to troll, nie wiem, wejdziesz? Czekajcie, zrobię sobie na chwilkę. Troll, jak coś, to mi napisz na Skype'ie, to ten. To ja zadzwonię do ciebie. Nie wiem, pisze tam coś, Torol?
Nie, nic nie tu. No bo oczywiście teraz tego pewnie nie ma, nie? Dobra. Ja w takim razie nie... No, muszę kończyć. No okej. Okay. No to w takim razie dziękuję ci bardzo, Olcia. Nie ma za co. Dobra. No, pa, pa. Dobra, ja dzwonię już do Torola. O, no, no cześć. Także widzisz, Ola mi chociaż pomogła, jak ciebie nie było. No, ale byłem wnerwiony. No, masakra. Nie wiem, czy nie jesteś trochę za cicho? Ja cię coś słabo słyszę, no. Nie wiem, podgłośni mnie czy coś. Ale na Skype to cię nie podgłośnię. To może od nas nie spika? Nie, no dobra. Nie jest tak źle, żebym w ogóle cię nie słyszała, co nie? Będzie jak przy tej, jak przy Terrarii. Tak. No nie, coś tam słychać mnie. A na streamie nie wiem, bo jak coś to mówcie, to go podgłoszę jeszcze. Podgłoszę. Dobra. No i co, byłeś tam, gdzie miałeś być, czy nie? Było, masz na myśli? Było, czy nie było? No nie wiem, no nie będę tutaj może gadać, gdzie ty byłeś. Nie było żniw jeszcze. No. To po co, to niepotrzebnie pojechać. O, zobaczcie kamienie. Fajne, no powiedz suchary, a powiedz suchary o kanapeczkach. Ja. Nie ma sucharów o kanapeczkach. Zresztą troll nie zna takich sucharów, na pewno. Prawda? Ja nie znam. O kanapeczce? No to dawaj. Chętnie usłyszę. No nie znam, no przecież wiadomo, że nie znam. No myślałam. Dobra, trochę się podleczymy. Tutaj widzicie, ta medycyna, to lekarstwo służy jej właśnie do odnawiania sanity, żeby ona się przemieniła jakby z powrotem, nie? Także tak to wygląda. A Derbek schodzi? Że co? A Derbek schodzi, może będzie później. Okej. Okay. Maciek, twój taki dobry doradca, powiedział, żebyś podeszła do pająków. Mm. Nie, żebyś podeszła do pająków. Spoko. A ma dobre rady przecież. Bardzo. Wczoraj prawie pokonałaś Minotaura. Ale Minotaura to sama chciałam zobaczyć. Nie, tych wspomnień to i tak nie zrobię, to wam już pokażę, jak już moda sobie włączę. Bo to jest ciężko nazbierać. Głównie chodzi mi o to koszmarne paliwo, no bo ona mi się będzie zamieniać, nie? Nie, może tu pójdziemy. No królki nazbieraj, nie? Królki się wtedy zbiera i później zbierasz sobie sanity. Tylko ja bym musiała je zabijać, nie? A nie mam jeszcze żadnej broni. No chyba, żeby się przemieniły, to może ona by zabijała, bo takich zwykłych ona nie zabije. Bo to są jej przyjaciele. Mhm. I ptaszków też nie zabije. Mhm. No. A teraz Czesio też doradza, żebyś przytuliła mechanicznego konia. Nie ma tutaj mechanicznego konia. Przykro mi. Nie. Do widzenia. O, ale tu możemy przyjść w to miejsce i użyć tych wspomnień ślubnych, słuchajcie. Zobaczycie. Ola ma jakiś grubszy głos. Że co? Ten Tomek napisał. Że Ola... go nie było na chwilę i że Ola ma jakiś grubszy głos. Aha, że ty, no okej. Okay. No widzisz, Tomek, zamienili się. No Torol tak się pchał, że musiałam go wpuścić, nie? Co ja? Oczywiście, co? Parcie na szkło i te sprawy wiecie, no. Bo przeczytam Skype'a. Spoko. Przecież chyba wiedzą, że żartuję, nie? No, nie wiedzą. Bez przesady. Myślę, że wiedzą. Dobra, już starczy ci. To jedno było za dużo. Ach, to wparci na plastik. Tak, dokładnie. Na metal.
No i teraz jak widzicie, jak jest zamieniona, to te zakładki są nieaktywne zupełnie i teraz może zrobić sobie... Tulu, jeśli pójdziesz na bagna, znajdziesz macki, a macki to lepsza broń. Łatwo się macki zabiera, także spoko. Tak. Ale musiałabym sobie z maszyn sobie zrobić. No właśnie, jakiś... Co to się stało? Boże, się wstraszyłam. Noc. Musiałabym znaleźć ten... Science Machine. Jakieś w miarę miejsce zrobię sobie tą... Albo... Nie, no bo w sumie to ma być nią tylko godzina, tak? Tak mówiliście, że chcecie tylko godzinę, a wolicie Foresta. Bo tak to bym zrobiła jakiś taki, wiecie, mały obóz, no ale jak nie chcecie... To cóż ja zrobię? Jezu, ciągle mi się myli, tą pierwszą biorę z przyzwyczajenia. No w sumie... Aha, tutaj muszę mieć jeszcze ziarenka. Jak zwykle nie mogę znaleźć kamieni, nie mogę znaleźć bagien. Tutaj to nie było chyba. Co tam piszą? Powiedz Tuli, że tamte świnie nie chciały jej zabić, chciały ją przytulić. Czesiu? Czy Maciek? Czesiu. Maciek teraz tutaj prowadzi konwersację na temat Hearthstone. To znaczy tak, ja w Hearthstone nie gram. To jest Life's Don't Starve, także wiecie. Rozmawiamy o grze, w której gram. Taką miałabym prośbę. To rzucę Banhammerem w niego i w siebie. A to ty też. No nie, no, słuchajcie. No odpowiadam. Że... Nie, jeżeli to rozrobi live'a u siebie, to proszę bardzo, możecie sobie rozmawiać. On gra w Hearthstone'a także. Także wiecie, no. Jeżeli macie pytania takie do tych osób, to do tych osób na live'a. Ja tak uważam. I tyle. Chociaż w sumie te kwiatki. Torol miał wczoraj live'a. Trzeba było go pytać. Dwie osoby były. No wczoraj był live. No, no. Widzisz, Maciek, gdybyś przyszedł, to byłby Hearthstone, wiesz? A, widzicie. Także wiecie. No. U mnie jest dużo różnych gier. Nawet StarCrafta próbowałem coś też pograć, ale lamię generalnie. Ja Hearthstone'a nie ogarniam i powiem szczerze, jakoś mnie tak nie kręci. O, Tulu, te czerwone ule dają specjalne osy. Dają 45 razy więcej miodu. Tak, spoko. Bo ja w Don't Starve gram od wczoraj. A, bo dobra, to mi niepotrzebne. Chodź tutaj, weź to. No nie mogę tego znaleźć. Okej. Jezu, co mi się tu dzieje? Dobra, wiecie co? Nie, może jeszcze chwilkę. Nie, bo tak to i tak nic nie zrobię. Słuchajcie, zrobimy tak, że ja włączę sobie moda, który odblokuje mi wszystkie itemki, bo zanim wam je wszystkie pokażę, to i tak troszeczkę minie. Także... Tak zrobimy. Oj tam cheaterze, no to jest po to, żeby wam pokazać, tak? Jeśli faktycznie chciałbym zrobić tą serię, chociaż ja nie wiem, czy na live to jest dobry pomysł, no. Halo, halo, ale o co chodzi? Co? Cheatujesz? No, cheatuję specjalnie, ja. Nie? Czekajcie, wyłączę to. Co tak cheatujesz? No tego moda sobie włączam, żeby pokazać, no Boże, te wszystkie itemki, nie? Aha. No, no bo tak to ja tego, wiesz, żebym jak to chciała sama nazbierać, no to wiecie. Shame on you. To jest celowe. Toro, masz suba, dzięki. Okej, jesteśmy.
teraz wiecie co, jeszcze tylko jedną rzecz. Tula, ponieważ cheatujesz, musisz zginąć. Najlepiej z ręki głodu. Czekajcie, czekajcie, odblokujemy sobie. Teraz jak już cheatuję, to już nie zginę, słuchajcie. Ale no to jest celowe, tak jak mówię, no. Czekajcie, powywalam sobie tutaj to wszystko, co mi jest niepotrzebne. Właściwie nic mi nie jest potrzebne. No chociaż dobra, no może to. Ale w sumie też niekoniecznie. Tu to chyba było, nie? Do leczenia. Tak. Najpierw się troszeczkę podleczę. Po co wszystko wywalasz? Żeby mieć miejsce. Na co? Na itemki. Aha, bo ty, dobra, na cheatach jedziesz, dobra. Masakra. No przecież cheater. Powiedziałam, że cheaty są specjalnie, żeby wam pokazać, bo inaczej nie ma takiej możliwości. W tak krótkim czasie, żeby wszystko nazbierać, tak? Wiecie co, chcesz do tych świń, gdzie one były? Te Rambo, dobrze tu. Prawisz. Co tak? Daj sobie godmoda, żebyś nie umarła. No. Ten mi wystarczy. Jak coś, to tutaj sobie zrobię, spokojnie. Właściwie dobra, na razie sobie zrobimy. I pokażę wam najlepszą rzecz według mnie. To są wspomnienia ślubne. Ale jak widzicie, no musimy mieć 6 koszmarnych paliw, papirusy, ten, także nie jest to takie proste. Podejdziemy sobie tutaj. Włączyłam sobie, że one mi nic nie zrobią. Uwaga. Ta-dam! Chciałam tutaj, jeszcze nie widzę. Żebyście zobaczyli, jak to fajnie wygląda. Najlepiej w takich dużych skupiskach. O, drzewiec nawet. I to niszczy, zobaczcie, w takiej dość sporej odległości wszystko naokoło. Także tak to wygląda. Czekajcie, żeby to było jeszcze jakieś takie fajne miejsce. Niszczy nawet bawoły, słuchajcie. I zobaczcie. No, ale to jest silne. Tak, 2% tylko jej zabrało. Także to jest po prostu genialne. Czekajcie, ja ją troszeczkę uleczę, bo jeszcze nie chcę, żeby się zmieniała. Ale dobra, no to tak, ja uważam, że to jest po prostu najlepsze, jeśli chodzi o nią. I tak, to już teraz wam mogę po kolei pokazać wszystko. Tutaj są te do leczenia, tutaj są takie mocniejsze. To jest, widzicie, anty. Także jeżeli chcemy ją szybko zmienić, na przykład no, znaczy obniżyć jej sanity, to możemy właśnie tego się napić. To działa tak, proszę. To z kolei szybko podnosi, to szybko obniża. Także tak to wygląda. Jeszcze jedno sobie zrobię. To są te wspomnienia, co wam pokazywałam. To jest ten bukiecik, który działa jak bumerang. I tak, tutaj mamy taką sukieneczkę, ale ona tak właściwie nic nie daje, no bo ona po prostu lubi sukienki, ale musimy je zrobić, żeby zrobić tą, czyli wedding dress, suknię ślubną, która już daje, zobaczcie. Świeci w ciemności. Także tak to wygląda. I tak, tutaj mamy. To jest właśnie takie jakby berło. I tym rzucamy takie zaklęcie. I tutaj w pobliżu, tak jak powiedzmy, wtedy były te memry, powiedzmy, te świnie, co walczyły, czy pająki, to po prostu one na chwilę się zamieniają i nic nam nie zrobią. Także tak to wygląda. Nikt tam nic nie pisze? Nie. Aha, okay. Oprócz ginięcia i o tym, że Tusk zamienił, a Putin pomógł, to raczej nie. Spoko. To jest herd amulet, który, o, jak widzicie, działa jak ten amulet, powiedzmy. Czekajcie, zrobimy sobie dzień. Ten amulet, który normalnie możemy zrobić, co nam odnawia ten życie. Chciałam tutaj użyć jeszcze wspomnień, żeby wam pokazać, że nawet bawoły zabiję. Zobaczcie. Świetne jest. Ja to jak w tej mojej serii używałam przy tych wielkich ptakach, przy tym całym skupisku. Wszystkie padły normalnie.
Naprawdę to jest świetne, według mnie. Dobra. A, i to jest jeszcze, widzicie... Czekajcie, gdzie ja to mam? Tutaj. Tym możemy strzelać. Ale no, o tak, ona teraz jest dobra, to na ptaszka nie strzeli. Byśmy musieli jakieś pająki na przykład znaleźć. Czekajcie. Gdzie to są pająki? Widzisz, to no nic nie czytasz. Mariusz, wiesz, to jest po prostu takie specjalnie dla tej postaci, które do niej pasuje, wiecie, takie unikatowe itemki. Ja na przykład bardzo lubię takie rzeczy. No jejka z górnika nie pasowałby, no zobacz, jak ona jest słodka, śliczna, różowa, z serduszkami, a ty jejka z górnika chcesz zakładać, no coś ty. Czekajcie. Dlaczego tutaj nigdzie nie ma żadnego pająka ani nic? O co tu chodzi? No nie wiem. Troll, ty jesteś w ogóle? Halo? Jestem. Dlaczego się nie odzywasz? Ponieważ jem. Aha, okej. Okay. No wiesz, wróciłem, no to głodny trochę jestem, no to... Przecież mówisz, że nie byłeś w ogóle. O. No byłem. Byłem, tylko że nie było żniw. Taka broń. Czekajcie, może nie na memry. A weźmiemy... Czekajcie, no nie, uciec. Gdzie ten memr? Śpi. O, widzicie? I jest zamieniony. Poleciały serduszka i teraz jest dobry. Ale możemy go zabić teraz. No już nie jest dobry, bo... bo w niego celuje, nie? O! I zobaczcie, co wyleciało. Poza rybki wyleciały ptaszki. Tak działa ta broń. Także tak to wygląda. Myślę, że to już są chyba wszystkie te itemki, tak. Więc teraz pokażę wam, jak wyglądają itemki. Gdy Elinor się przemieni. To jest ta właśnie taka niby Science Machine. Tak wygląda, zobaczcie. Przybliżę wam nawet troszeczkę. Czekajcie, to jest zdejmę, bo to ciągle hałasuje, że tak powiem. I tak. To jest pierwsza broń. Zobaczcie. A, bo ona jest niezmieniona. Widzicie, zapomniałam. Teraz musimy ją zamienić. Czekajcie. Powywalam teraz te dobre rzeczy. Dobra, to może być. Troszeczkę jej pomożemy w tym. O, już się zamienia. Okej. A, ja już zrobiłam tą broń. O, dobra, i teraz widzicie, ona już tą broń może nosić. I ona jeszcze nie ma tego ostatniego fazy szaleństwa, że tak powiem, ale już może nią zabijać. Akurat, no widzicie, tu są same króliki, ale na przykład może też ścinać drzewa. Jednym uderzeniem, zobaczcie. Te duchy będą nas gonić, jak jeszcze trochę jest pani Sanity. O, albo tu wam pokażę. Patrzcie. O, memra możemy zabić. I po nim. Jak widzicie, ona jest troszeczkę wolniejsza. O, zobaczcie te kamienie, jak wyglądają. Fajne, co? Dobra, teraz kolejna rzecz. To jest taka bomba, którą możemy rzucić. W sumie tego memra niepotrzebnie zabiłam. Ta postać to jest bardziej ułatwienie niż utrudnienie, nie? Dlaczego? Absolutnie nie. No tak wygląda. No chyba sobie żartujesz. Weź nazbieraj, żeby zrobić te itemki w ogóle. To jest masakra. A tutaj zaraz zobaczysz, będę miał non-stop gonić duchy. Z którymi będzie musiała walczyć cały czas. To jest bardzo trudna postać. Zobaczcie. To nie wiem, może. Bam! Podpaliło nam świnie.
Ale te itemki jak już sobie zrobisz, no to one są strasznie mocne, ale nie? Ale je zrób! Wiesz, jak je ciężko zrobić. No to co trzeba, żeby zrobić ten taki wedding, coś tam? Wspomnienia tak ślubne? No. No to ci mówiłam, musisz mieć 6 koszmarnego paliwa. No, to nie jest ciężko zebrać. No i wcale nie jest tak ciężko zebrać. No do trapów zbierasz sobie króliki, 6 królików. No, nawet więcej chyba. No dobrze, ale musisz jeszcze je obniżyć sanity, żeby one się zamieniły. A zobaczysz, zaraz będą te duchy. A później to... O, no to jest też dobre. To jest taka kanapka, ale no widzicie, czekajcie. Tu gdzieś była jeszcze świnia. Pójdziemy do świnki. Nowy horror na kanale Tuli. Oczami przerażonej Tuli na kamieniu. Tak, dokładnie. Weźmiemy to. I zobaczcie, możemy dać świni. Proszę. Dlaczego ona nie chce? No, brała zawsze. Szczeli kupę. Nie podoba mi ci się? O, wzięła! No i co? Ej! O! Kurde, nie widzieliście, ona tu wybuchła za tym drzewem. O, widzicie? Już my gonią potwory. I one teraz na stop będą za mną biegać. Tak to wygląda. I one są silne, to nie jest tak, że na raz. Widzisz? Zobacz, ile życia mi zabrał. Znaczy, ty jeszcze tego nie widzisz, ale... No, jeszcze nie widzę. Ale zobaczysz zaraz. Także wiecie co, ja ją troszeczkę uleczę, żeby mi, chociaż mi te potwory nie goniły. Oj, trochę za dużo, ale to nic. Aha, ale te takie duszki to są zamiast tam tych klasycznych, nie? Jakich klasycznych? No to takie... No takie duże takie potwory. To są... No tak, tylko one też są właśnie silne. Zobacz, na przykład ten tu biega z laską prędkości. Czekaj, zaraz ci pokażę. No jest. Widzisz? O. Też jak wali. I w sumie nie wiem dlaczego, jak ja już się uleczyłam. Już powinien przestać mnie gonić tak naprawdę. To ile one biją? Przynajmniej dokładnie procentowo to ci nie powiem, ile one biją, nie wiem, no ale dość mocno, widzisz, że mi zabrały mi w sumie, no teraz się uleczyłam. Nie, ja się przecież uleczyłam przed chwilą, to trzeba by zobaczyć na tym, ile dokładnie. To jest taka lampa, która przywołuje nam właśnie też te złe istoty. To jest też broń, no ale widzicie, to zaraz ją znowu zmienię, czekajcie. Jeszcze to. Omk. Ja mam pod sobą piwnicę i to jest dźwięk otwieranej piwnicy. Jakby się ktoś zastanawiał, co tak, to. Tak, jasne. No a co niby? Może otwierane drzwi? Nie no, to... W domu. No tak. Ja nie mam wrót jakichś drewnianych, jak do stodoły czy coś. No co ty, bez przesady. Dobra, weźmy to. No, zamieniaj się. Zobaczcie tą broń. Jaka fajna. No, oczywiście wszystko uciekło, no nie? O, koci szopa mamy. Ej, co się stanęło? Patrzcie. O, bam, ale patrz jak ten koci szop wali. Ej, zabije mnie. Omk. Co się stało? Omk. To jest jeszcze jedna broń. Czy ja ciebie mogę zaatakować tym? Nie, ducha nie mogę. Kocie szopa mogę. O, to jest dobre, zobaczcie. Jak to strzela. No. Teraz jak która zaczęła cheatować, nie jest już tak ciekawie. Koniec. Ale to nie chodziło o to, że ja cheatuję, Boże ludzie. To chodziło o to, żeby wam pokazać itemki. Masakra jakaś normalnie. To nie chodziło o to, że ja gram, wiecie, żeby cheatować. Zresztą już jest godzina minęła, także będziemy już kończyć ten Starwa. No, dodałaś. No dodałam już po tej i tak już jest koniec, co nie? Ja po prostu chciałam wam pokazać wszystkie itemy, a wy już od razu cheatujecie. Masakra normalnie. Masakra. Ale no nic, dobra. Nieważne. Także co, teraz ten Starwa kończymy i... Ja sobie zrobię chwilkę przerwy i włączymy Foresta. Włączymy. No, ja włączę.